Styczniu po tak zwanym wyzwoleniu Będzina, po wejściu do oddziału polskich i sowieckich, w tym oto budynku zostaje zamontowana sowiecka komendantura wojskowa. Praktycznie to sprawa, która dotyczyła wszystkich miast zajmowanych przez Sowietów. W latach 70. Przejdźmy na tamtą stronę, bo ja zostanę rozjechany. W latach 70. O. W tym oto budynku znajdowała się Izba Dziecka. Milicyjna Izba Dziecka. Pamiętam, że tu był napis i tu była. Tu były drzwi z takimi charakterystycznymi żaluzjami, ale zaciąganymi poziomo. Tu zresztą jest bardzo ciekawa rzecz, że ten budynek ma bardzo rozległe piwnice. On ma piwnicę z dwóch stron. Jedne piwnice są tu. Jest to tak zwany klub Omega. Tam na pewno nie wejdziemy. A drugie piwnice to do podwórza. Mm-hmm.